Rozmowa poranka. 21 minut do 9. Marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa jest naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry państwu, dzień dobry panu. Słowo transformacja, panie marszałku, od tego zacznijmy, bo ostatnio ono pada z każdej możliwej strony. Dotyczy również, a może przede wszystkim województwa śląskiego. Jest coś takiego jak Fundusz na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Do naszego województwa największe środki zresztą mają trafić z tego właśnie funduszu. Zastanawiam się, jak to będzie. Czy większe zapotrzebowanie, czy większe te środki z funduszu? Pieniędzy nigdy dość, jak to mówią, więc ile środków by się nie pojawiło, to jesteśmy w stanie je przerobić, bo transformacja to zmiana, tak inaczej opowiedziana. Trwa ona przez całe nasze życie. Myśleliśmy kiedyś, że w 89 Polska dokona transformacji i się coś skończy. Nie, trwa dalej. Później pierwsza sprawa z górnictwem, zamykaniem kopalń, też nam się wydawało, że to będzie już na tyle. Nie, wszystko idzie do przodu, świat pędzi, wiatraki, solary, widzimy już energetyka inaczej, akcenty położone, coś się opłaca, coś nie opłaca. Dobro jak chociażby stal czy węgiel, jedno z ważniejszych to u podstaw powstania Unii Europejskiej, jakby to była wspólnota węgla i stali. Dzisiaj przemysły nie niepotrzebne, ale już nie kluczowe. Tak? Kluczowe to tranzystory, drony, kluczowe to sztuczna inteligencja. No i my w tym wszystkim musimy się odnaleźć, bo jesteśmy dotknięci właśnie tą transformacją jeszcze z lat 90. Tą niemile wspominaną. Tak, gdy zamykano zakłady pracy, gdy było bardzo duże bezrobocie i dzisiaj mamy, ja to nazywam takie poprzemysłowe blizny w naszych miastach, miasteczkach, gdzie się nie ruszymy, jest jakiś rozwalony budynek, jakaś działka niezagospodarowana, zarośnięta chaszczami, hałdy pokopalniane. No i o tym wszystkim, to wszystko musimy przywrócić mieszkańcom. Często to jest w centrach miast, blokuje nam drogę, na przykład inny jest układ drogowy, bo stoi to na przeszkodzie. Bądź prezydenci czy burmistrzowie mają swoje pomysły na to, jak zagospodarować ten teren. I temu służą środki na transformację województwa śląskiego. Czyli te środki tak naprawdę na wiele rzeczy będą musiały być przeznaczone. Pytanie, na czym my z tą transformacją w tym momencie stoimy? No bo tak, utworzenie tego funduszu było też zapisane w umowie społecznej ówczesnego rządu z górnikami. To troszkę inne pieniądze. Trzy lata tak, to jest troszkę co innego, ale utworzenie w każdym razie odpowiedniego funduszu. W tym funduszu również chodzi o to, żeby przekazać środki na efekty odchodzenia od węgla, prawda? Na tę transformację regionu z górniczego w pogórniczy. Może być tak, że te środki będą musiały trafiać tam, gdzie powinny szybciej, bo kopalnie po prostu zamkną się szybciej, jak na przykład Bobrek? Niektóre kopalnie zamykają się same, to prawda. Też widzimy, że takie zaprogramowanie do 2049 roku, no, ono było ok, i na to była powszechna zgoda, natomiast już minęły 3-4 lata i zauważamy nowe zjawiska, nowe rzeczy. Jedna kopalnia dokopała się do złóż i ma co wydobywać, druga nie, gdzieś są inaczej koszty postawione, więc tak jak w tej opowieści od lat 80. chodzi też o to, że to może być zmienne w czasie. Chodzi mi o to, że może z transformacją trzeba będzie jednak przyspieszyć i ona będzie musiała zajść szybciej niż wszyscy sądzimy. To nie jest tak, że my chcemy, żeby ona przyspieszała, bo raczej wolelibyśmy, żeby to trwało wolno, i bo jak coś się dzieje wolno, to się łatwiej do tego dostosować i przyzwyczaić. Natomiast życie wymusza na nas pewne rozwiązania, bo tak jak powiedziałem, świat niezwykle pędzi. Jeżeli słuchamy, jakie rozwiązania są wdrażane chociażby w Chinach, które stają się takim liderem też chociażby pracami nad sztuczną inteligencją w Stanach Zjednoczonych. Ja nie byłem w Chinach, ale ci co byli, to mówią, że my musimy już zupełnie inaczej myśleć o miastach, inaczej to wszystko projektować. No to tak się może zdarzyć, że to przyspieszy. Akcenty po prostu gospodarki światowej składzione są na coś innego, co nie znaczy, że my od węgla odejdziemy szybko i łatwo, ponieważ węgiel dalej jest głównym paliwem, z którego produkujemy prąd i ogrzewamy nasze domy, co wydaje się dla nas oczywiste, ale my musimy zabezpieczyć jako władze, żeby było czym te domy ogrzewać i ten prąd produkować. Z drugiej strony może być tak, że szybko nie odejdziemy. Wczoraj było spotkanie w sprawie tej umowy społecznej związkowców z panią wiceminister Urszulą Zielińską, wiceminister klimatu, i tam padło podobno takie zdanie, że węgiel to raczej szybko zastąpiony nie będzie. Więc my tu o transformacji, a z drugiej strony węgiel ciągle jednak może być
Ale, no właśnie to szybko. My mówimy 2049 i może się uda. W Stanach Zjednoczonych też odchodzi się od węgla i wymienia energetykę, przekształca się w kierunku energetyki zielonej, a Chiny bez jakichś większych programów same mówią, że odstąpią od węgla w 2060 roku. Ale co ciekawe, mówiąc, że odstąpią od węgla w 2060 roku, budują dzisiaj 56 elektrowni węglowych. Więc to odejście, to kiedyś ktoś mądrze powiedział, nie jestem w stanie sobie przypomnieć, że żeby zamknąć te kopalnie, trzeba dzisiaj bardzo dużo w nie zainwestować i zapewnić, żeby ten węgiel do 49 roku był. Bo jak popatrzymy na to, ile jeszcze ludzi ma piece na węgiel, ogrzewa się węglem, to nie jest tak łatwo powiedzieć, że odchodzimy od węgla i co dalej. No, potrzebne są lata na to, żeby tej zmiany dokonać, a Polska tej zmiany dokonuje, bo jesteśmy liderem, jeśli chodzi o instalacje prywatne. Ludzie transformują się sami. Wolniej transformuje się państwo, a ludzie naprawdę tam, gdzie widzą interes, to nie trzeba ich namawiać. Sami dokonują działań. Widzimy dzisiaj, jak nasze dachy wyglądają, ile jest pomp ciepła i tak dalej, i tak dalej. To, choć podobno pompy ciepła nieco mniej ostatnio popularne, ale to jest temat na inną rozmowę. A propos przyszłości, Śląskie 2030 ruszyły prace nad aktualizacją, tak trzeba powiedzieć, strategii województwa śląskiego. Elementem tej aktualizacji ma być bezpieczeństwo, czy też obrona cywilna. To zresztą jedno z drugim się wiąże. W Sejmie jest projekt ustawy w tym temacie. Mówi się, że ta ustawa ma być niebawem gotowa do końca roku. No tylko problem jest taki, że w Polsce do tej pory obrony cywilnej to w zasadzie nie było. Sporo jest do nadrobienia. I w wielu krajach jej nie ma. W ogóle uczymy się, czym jest obrona cywilna. Widzimy, jak chociażby ten kataklizm, który był ostatnio, powódź. To wszystko, co się działo wokół, można by nazwać elementami obrony cywilnej. Dzisiaj musimy wyciągać wnioski, czy byliśmy zorganizowani, czy zadziałało wszystko tak, jak Może byłoby łatwiej zarządzać, gdyby należy. Faktycznie były pewne Natomiast procedury. Natomiast my tą strategię zmieniamy, bo musimy dostosować się do zmieniającego się świata i tak wszystko się zmienia. My też musimy zmieniać swoje priorytety. Jeżeli wsłuchamy się dzisiaj w potrzeby ludzi, w narrację liderów politycznych Polski czy świata, no nie musimy odkrywać Ameryki, że żyjemy w czasach, które możemy nazwać niebezpiecznymi. Więc jeżeli oceniamy sytuację światową jako niebezpieczną, musimy się na to szykować i temu mają służyć też rozmowy przy zmianie naszej strategii województwa. Też będziemy jako województwo organizować na Stadionie Śląskim, jeżeli się nie mylę, 6 listopada. Tak, duże spotkanie. Będziemy zapraszać wszystkich, których ten temat bezpieczeństwa obrony cywilnej interesuje. Myślę, że będą bardzo ciekawi prelegenci. No i trzeba zacząć rozmowę na ten temat, bo ostatnio sam jakbym słyszał dzisiaj sygnał alarmowy na mieście, to bym myślał, że albo powstanie jakieś czcimy, albo ćwiczenia. Coś, a być może to, a żebym wiedział, że to ćwiczenia, to już byłoby dużo, natomiast gorzej by było, gdybym sobie pomyślał, że czcimy jakąś rocznicę, a to byłby alarm bombowy. Tak? To prawda, ale też a propos tego, co samorząd będzie musiał, no bo może być tak, że na samorządy zostanie na przykład scedowany kwestia budowy schronów. No, pytanie, czy one są już na to gotowe, a druga sprawa, czy samorząd, każdy będzie gotowy na to znaleźć pieniądze? Proszę pana, to nie ma co się zastanawiać, czy jesteśmy gotowi, czy będą pieniądze, to się wszystko znaleźć musi. Jeżeli zdecydujemy się, że szykujemy się na jakieś konflikty zbrojne ewentualnie, albo żeby w ogóle konflikt nie był, to trzeba się zbroić, tak? No to musimy mieć chociażby amunicję, robimy też zakupy jako państwo, kupujemy czołgi, sprzęt, dozbrajamy armię, to trzeba o tym mówić. Na pewno musimy mieć pewność, że systemy alarmowe działają, a ludzie wiedzą, co te sygnały oznaczają. A na koniec, w latach 60., 70. tak było, tak? Że były zabezpieczone. Musimy wiedzieć, gdzie ludzie, dajmy na to dzisiaj Putin wystrzeli rakietę, to my musimy wiedzieć, gdzie się znaleźć, a nie wiemy, tak? Co robić, jak się zachować i o tym wszystkim musimy w Polsce naprawdę poważnie rozmawiać. Nie po to, żeby kogoś straszyć, ale raczej się szykować. Oby nie na najgorsze, ale chociażby na powódź, na inne. Może być, przepraszam, kataklizm, że
braknie prądu, mogą być jakieś dywersyjne, mogą być terrorystyczne rzeczy. No dzieją się na świecie. W ogóle świat jest groźny od lat i raczej nas nieszczęścia dotykają co jakiś czas i musimy na to być odporni, gotowi, a przede wszystkim wszyscy musimy wiedzieć, co w danym momencie robić. No to krótko, przykładowo. Czy samorządy na przykład z deweloperami będą musiały współpracować? Nie wiem, dokładać deweloperom do tego, żeby te budynki, które powstają, były przystosowane do takich właśnie sytuacji? O nie wiem, czy mówi? Samorządy, może państwo, właśnie no, poczekajmy, jakiego wymiaru nabierze ta ustawa. Natomiast musimy na pewno zbudować system. System polegający na tym, że każdy wie, co w danym momencie ma robić, wie, gdzie ma iść, wie, czym się zająć, bo my działamy na zasadzie, chociażby jak przy powodzi pospolitego ruszenia, wszyscy nagle jednego dnia sypali worki z piaskiem, drugiego wieźli pomoc i tracimy energię, bo nie wszędzie było aż tyle potrzeba. Dyslokacja sił, środków, zasobów, no, po prostu zwykła organizacja, tak się wydaje, że zwykła, ale na koniec niezwykła, bo większość państw takiego systemu zbudowanego dobrze nie ma. Procedury, jak to się mówi, są kluczowe, więc oby rzeczywiście zostały wypracowane. To na koniec sprawa jeszcze przyjemna, bo mówi się, że październik to jest miesiąc seniorów. No chyba faktycznie tak jest, bo różne inicjatywy w Polsce się organizuje z tej okazji. Dziś nowe posiedzenie, właściwie pierwsze posiedzenie nowej kadencji Śląskiej Rady Seniorów. W związku z tym moje pytanie jeszcze jedno, krótkie. Jaką moc ma ta Rada? To, co Rada doradzi, to będzie wprowadzone? No, nie tylko październik należy do seniorów, ale całe życie należy do seniorów. Zresztą coraz się więcej. Coraz więcej, 20%, za chwilę 30%, oby nie więcej, bo na koniec to nie jest dobry stan, że się starzejemy jako społeczeństwo, natomiast musimy sprostać tym wyzwaniom. Kiedyś powołałem taką radę wokół siebie i podpowiedziała mi, co robić, jak robić, żeby to środowisko nie tyle lepiej organizować, bo to też ważne, ale przede wszystkim zabezpieczyć ludzi, bo my w tym wszystkim poprzez spotkania, rozmowy, prelekcje, występy, koncerty, to naprawdę prowadzimy taką mocną akcję informacyjną, czy co robić w trudnych chwilach, jak nie być samotnym, jak wyjść z domu, gdzie sięgać po pomoc, jak walczyć z chorobami cywilizacyjnymi. No i bo dzisiaj najtrudniejszą sprawą jest samotność, potem choroba i z tym naprawdę musimy się mierzyć. A że do tego wykorzystujemy inne narzędzia, ja oczekuję od nowej Rady Seniorów, która dzisiaj jakby rozpocznie swoją działalność, takiego kopa, takiej burzy pomysłów do tego, żebyśmy my jako władze publiczne, bo my służymy ludziom, my wydajemy budżety dla ludzi, my jesteśmy po to, żeby organizować w ich imieniu świat, więc tu nic mądrego nie powiem, tylko seniorzy, podpowiadajcie nam, władzom lokalnym, samorządowym i krajowym, co robić, a będziemy w miarę posiadanych środków to po prostu czynić. No bo tych seniorów, którzy faktycznie potrzebują pomocy, chyba ciągle jest więcej niż tych aktywnych, których tak się w mediach często pokazuje. Zdecydowanie. Wie pan, jak weźmiemy, że 20% społeczeństwa u nas to są osoby starsze, to jest 800 tysięcy ludzi w województwie, a na nasze imprezy przyjdzie 2 tysiące. No to gdzieś jest reszta, tak? Reszta siedzi w domu. Zaburzone. Marszałek Województwa Śląskiego Wojciech Saługa, dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Miłego dnia. Do usłyszenia. Radio M 107,6 FM.